Czym jest system binarny? Większość z Państwa z pewnością wie. Tak samo jak ósemkowy, szesnastkowy, zwany inaczej heksadecymalnym. Dla przypomnienia, w informatyce używamy następujących systemów. System binarny. Tak myśli, rozumie, działa i przetwarza komputer. System dziesiętny. Bo tak myślą i tym posługują się ludzie, czyli my wszyscy. Ósemkowy i szesnastkowy. Z tej czwórki najrzadziej wykorzystywany jest system ósemkowy. Co nam dają te różne systemy? Każdy z nich potrzebuje inną ilość znaków, aby przechować tą samą informację. Popatrzmy. W informatyce zapis heksadecymalny, szesnastkowy, będzie potrzebował mniejszej ilości symboli niż każdy inny, aby przedstawić tą samą informację. To tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do konkretów, o których mowa w tytule filmu. Filmów, tutoriali, poradników, jak przeliczać system z jednego na drugi jest cała masa. Czy to metoda dzielenia, czy bazująca na potęgach. Ale my dzisiaj poznamy nowy sposób, o którym mało kto wie. A jest dziecinnie prosty. Nie trzeba wiedzieć nic kompletnie o potęgach, czy dzielić jakieś liczby. Zapraszam. Załóżmy, że mamy pewną liczbę binarną do przeliczenia na system dziesiętny. W pierwszym kwadracie wpisujemy zawsze 0 i z tego miejsca zaczynamy nasze obliczenia. Następnie wykonujemy dodawanie w dół. 0 plus 1 równa się so far so good. Teraz najważniejsze. Otrzymany wynik w dolnej kratce mnożymy przez system, w jakim dana liczba jest zapisana, czyli w tym przypadku 2, bo mamy liczbę w systemie binarnym. Wynik tego mnożenia przypisujemy na górę i zaczynamy zabawę od nowa. Proste, prawda? Końcowy wynik to 53. Jest to liczba, nazwijmy ją po naszemu, czyli w systemie dziesiętnym. W przypadku zmiany liczb w systemie ósemkowym zasada będzie dokładnie taka sama, tylko że dolne liczby musimy pomnożyć przez 8, bo będziemy mieli liczbę w systemie ósemkowym. A czy da się zamienić liczbę w systemie szesnastkowym tym sposobem? W końcu mamy tam też litery. I co teraz? Zobaczmy. Na początek zaczynamy dokładnie tak samo jak w poprzednim przykładzie. A do zera dodajemy, no właśnie, A. I co teraz? Wszyscy z pewnością dobrze pamiętamy, że za literami w systemie szesnastkowym stoją konkretne wartości liczbowe. I teraz powinno być już z górki. 0 plus 10, następnie wynik mnożymy przez 16, bo mamy do czynienia z systemem szesnastkowym, prawda? W ostatnim kroku musimy pamiętać, aby zamienić B na odpowiednią liczbę, w tym przypadku 11. I mamy końcowy wynik, 2587 w systemie dziesiętnym. Mam nadzieję, że ten sposób Państwu się przyda. Proszę napisać w komentarzu, czy znali go Państwo wcześniej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnych produkcjach na moim kanale.